tak naprawdę Lotus Klinik jest takim wyjątkowym miejscem na mapie Gorzowa z kilku względów. Po pierwsze, jesteśmy tak naprawdę kliniką w pełnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, że spełniamy wszystkie normy i obostrzenia, jeśli chodzi o klinikę, o podmiot medyczny, ponieważ podlegamy pod wszystkie takie rejestracje, jeśli chodzi o medyczne placówki. Czyli na przykład, jeśli chodzi o jakość świeżego powietrza, filtrowanie tego powietrza, o natężenie światła, o urządzenia medyczne i te wszystkie aspekty, które są związane z pojęciem kliniki jako podmiotu medycznego. To, co nas wyróżnia też, to to, że jesteśmy takim miejscem jako jedyny w Gorzowie, gdzie mamy wejście do kliniki z poziomu zero. W związku z tym, że zajmujemy się również narządem ruchu, dlatego istotne jest dla nas, aby pacjent czuł, że ma tutaj pewną swobodę. Toaleta dla niepełnosprawnych, dla osób z ograniczeniem ruchowym. Także to jest też, myślę, coś, co nas wyróżnia w Gorzowie, jeśli chodzi o takie fizyczne atrybuty, że tak powiem. Natomiast jeśli chodzi o samo miejsce, to jesteśmy jedyną kliniką w Gorzowie, która ma takie szerokie spektrum, jeśli chodzi o zakres usług. Od stomatologii po stomatologii w pełnym słowa wymiarze, także i takie leczenie próchnicy, leczenie kanałowe, implanty, po całą stomatologię estetyczną. Idąc dalej, mamy medycynę estetyczną w ujęciu medycznym. Podkreślam to, bo to jest zawód, który często u nas w Gorzowie wykonują nie medycy. U nas zabiegi medycyny estetycznej wykonują lekarze. Chirurgia plastyczna, też tą chirurgię plastyczną wykonuje chirurg plastyk. Dalej mamy całą grupę kosmetologów, którzy zajmują się pielęgnacją i dbaniem o ciało i twarz zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Oczywiście w połączeniu, jakby w korelacji z lekarzami medycyny estetycznej i właśnie z chirurgiem plastycznym. Dalej wspomniana wcześniej ortopedia i fizjoterapia, też oni ze sobą współpracują. To jest coś, co nas wyróżnia, że my wszyscy się ze sobą porozumiewamy i jakby konsultujemy, tak że ten pacjent czuje się tak zaopiekowany holistycznie. Oczywiście mogłyby na gabinecie stomatologicznym być wykonywane zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, tak się dzieje w innych gabinetach, natomiast u nas chcę, żeby pacjenci czuli i czują to, że w stomatologicznym gabinecie zajmuje się nimi stomatolog, w medycynie estetycznej, lekarz medycyny estetycznej i co powiem więcej, jeszcze tak sklasyfikowany troszeczkę, bo jak trafi do nas pacjentka 60+, przyjmie ją lekarz specjalista, który się w tej dziedzinie specjalizuje. Jeśli patrzymy, trafi do nas pacjentka, która chciałaby sobie wymodelować usta, trafi do lekarza medycyny estetycznej, który specjalizuje się w modelowaniu ust, jest szkoleniowcem, nie zrobi tego fryzjerka, kosmetyczka albo osoba nieuprawniona do tego, co w Gorzowie się dzieje notorycznie. Jak przyjdzie pani do chce pani robić sobie zabieg z zakresu chirurgii plastycznej, przyjmie panią chirurg plastyk, nie? Także to jest to, co nas wyróżnia bardzo na tle Gorzowa. Warto podkreślić również to, że w Lotus Clinic pracujemy wyłącznie na medycznych urządzeniach. Jeśli chodzi o preparaty, które podajemy, implementujemy pacjentom, to są tylko medyczne preparaty. Takie, które podlegają wszystkim normom, jeśli chodzi o spełnienie właśnie takich norm do podania do skóry. Mówię tutaj na przykład o botoksie czy o kwasie hialuronowym. To są wszystko medyczne urządzenia i medyczne preparaty. Natomiast jeśli chodzi o cały zakres kosmetologiczny, dbamy również o ten wymiar takiego piękna, jeśli chodzi o pielęgnację domową. Pacjenci też dostają zalecenia, jak pielęgnować skórę w domu, jak kontynuować ten proces, który zaczął się w gabinecie, w domu przy użyciu właśnie też takich medycznych kosmeceutyków, a nie przypadkowych jakichś produktów dobieranych na zasadzie takiej prób i błędów. Bardzo ważne jest, żeby pacjent, który chce rozpocząć swoją przygodę z medycyną estetyczną, zgłosił się do dobrego specjalisty. A do specjalisty, który pracuje na certyfikowanych medycznych produktach, przede wszystkim zabiegi muszą być bezpieczne, efekty muszą być naturalne. O to właśnie dbamy w Lotus Clinic. Sama specjalizuje się w zabiegach z zakresu szeroko pojętej medycyny estetycznej, anti-aging, medycyny regeneracyjnej. Stawiam na pracę ze skórą, stymulację skóry, profilaktykę zmarszczek. Jednym z moich ulubionych zabiegów jest również naturalne przede wszystkim modelowanie ust, czyli efekty, które nie są oczywiste, ale pacjenci wyglądają po prostu lepiej się czują. Pracuję w ten sposób, aby przede wszystkim spowolnić procesy starzenia. Lat sobie możemy odjąć jak najbardziej zabiegami z toksyną botulinową, które nam nieco wygładzą zmarszczki, zabiegami wolumetrycznymi, zabiegami laserowymi. Natomiast nie zapominajmy, że medycyna estetyczna przede wszystkim ma za zadanie spowalniać te procesy starzenia, więc pamiętajmy też, aby zgłosić się w dobrym momencie, nie za późno. Jeżeli pacjent trafi do nas za późno, pewne zmiany są niestety nieodwracalne i wtedy pacjenta pokierować musimy do chirurga plastycznego. Tak więc jeżeli pacjentka zobaczy już pierwsze
oznaki starzenia. Najczęściej pojawiają się one w okolicy oka, gdzie skóra jest najcieńsza, w okolicy czoła, lwia zmaczka, którą ciężko jest wyprowadzić, jeżeli już bruzda stanie się głęboka. Wtedy pacjentka powinna trafić do nas, do lekarza medycyny estetycznej, do kosmetologa, który prawidłowo rozplanuje zabiegi, oczywiście zaczynając od drobniejszych zabiegów, jak na przykład mezoterapia czy peelingi medyczne. Medycyna estetyczna jest, że tak powiem, dla chętnych. Jeżeli pacjentka chce o siebie zadbać, nie ma limitu wieku. Nie ma limitu wieku, nie ma dolnej granicy wieku, nie ma górnej granicy wieku. Jeżeli pacjent się kwalifikuje, to jak najbardziej możemy rozpocząć terapię. Najbardziej popularnym, może nie problemem, ale najbardziej popularnym powodem, dlaczego pacjentki się zgłaszają, to jest po prostu chęć poprawy czerwieni wargowej. Nie mówimy tutaj koniecznie o asymetriach czy o jakichś dysfunkcjach anatomicznych, natomiast o zwykłej chęci poprawy, powiększenia, wymodelowania ust. Pacjentki wiedzą, w jakiej estetyce pracuję, mogą podejrzeć moje prace m.in. na social mediach, chociażby na Instagramie. Pacjentki, które do mnie trafiają, wiedzą, że efekty, które ja pacjentkom daję, są naturalne przede wszystkim. Dbamy o to, żeby tych ust nie przepełnić, żeby nie uzyskać tak zwanego efektu kaczego dzióbka. Bardzo ważne jest, żeby na pierwsze, drugie modelowanie w życiu ust trafić do odpowiedniego specjalisty, ponieważ usta są bardzo małym obszarem, które wymagają ogromnej precyzji. Dlatego tak istotne jest, aby trafić do odpowiedniej osoby. Pomimo, że jesteśmy pięknym wnętrzem, że mamy specjalistów wysokiej klasy, że mamy urządzenia medyczne i klinika jest na bardzo wysokim poziomie, jesteśmy miejscem dla każdego. I dla tego bardziej zamożnego, i dla tego mniej zamożnego pacjenta. Dla każdego, kto chce dbać o siebie w takim holistycznym ujęciu. Ceny, które mamy, są tak naprawdę uśrednione z większości gabinetów z innych gabinetów czy klinik z Gorzowa. I chciałabym, żeby pacjenci czuli, że naprawdę tutaj jest miejsce dla każdego, kto ma ochotę zadbać o siebie.